Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izaka, przed wami drugi odcinek serii z gry Days Gone. Dzięki serdeczne oczywiście za ten cały pozytywny odzew pod ostatnim odcinkiem, poczytałem też a propos ścinek, wiem, faktycznie dopiero jak wrzuciłem materiał, zobaczyłem, że jakieś były ścinki. Nie zauważyłem tego wcześniej, także wybaczcie, nie wiem co się stało, przyznam szczerze, musiałem trochę poszperać w internecie, mam nadzieję, że teraz będzie smooth, że będzie płynny gameplay. Nie wiem, dlaczego tak było w pierwszym odcinku, miałem takie ustawienia jak zawsze nagrywałem i coś się skopało po prostu, więc musiałem trochę pozmieniać, ale liczę, że będzie już teraz w porządku. No i tak samo z tymi dialogami też, już postaram się z tym dźwiękiem, żeby było lepiej, trochę pogmerałem, żeby... Z twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać, muszę znaleźć coś na jego rękę. No, to idziemy szukać coś na rękę Bazera. Włączyłem też napisy, tak w razie czego, gdybym coś gadał podczas dialogu, żebyście sobie mogli w razie czego poczytać i tak samo, żebyście mogli posłać z tego, co tam mówi Deacon. No, i jest chyba spoko, tak mi się wydaje, że tak już będzie wszystko git. Tak naprawdę. No dobra, to chyba będziemy ruszać w drogę, co? Tu widzę, że jeszcze parę zapasów, to sobie wszystko pozbieramy. Przynajmniej się postaram. No i co? I chyba faktycznie będziemy ruszać. Tak sobie patrzę jeszcze, czy są ścinki. Kurczę, jeżeli są jakieś ścinki, to wybaczcie. No nie wiem, jak to mam zrobić. Przyznam szczerze, że żeby to działało wszystko idealnie. Czy ja biorę go motocykla? Nie, nie biorę go motocykla przecież. Możesz pozyskać nowe bedy. Aha, czyli mogę sobie zebrać gałąź. Nada się. Okej, będę sobie mógł robić bełty do kuchni. Co jest, kurde? Co to? Buzer, nie śpisz? No, co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Że co? Okay. Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegą bez odbioru. Czy tu jest wóz policyjny? Czy mi się wydaje? Bo ammo to nigdy nie dość, nie? I przetestowałbym sobie też kuszę, bo... Kurze, jeszcze nie strzeliliśmy, ale dobra, mam max ammo, czyli wszystko się zgadza. Tam jakieś ciało w ogóle też sobie sprawdzimy. I nie wiem, czy nie robi się już ciemno, bo powiedziałem swojemu kumplowi, Bazerowi. Kondycja wyczerpana, no tak, trochę się zmęczyłem już. A, i możemy sobie wziąć jeszcze troszeczkę gałęzi pod bełty, w razie czego, gdyby się kończyły. Ale powiedziałem Bazerowi, że pójdę jeszcze przed zmrokiem, prawda? A tu się okazuje, że jest przypał, bo już właściwie się robi ciemno. Dobra, tu będzie jeszcze złom. 100% info, potwierdzone. Dzięki też oczywiście wszystkim tym, którzy zostawiają łapki w górę pod odcinkiem. Dla mnie to też mega ważne, wiecie, bo... Wykonując takie egzekucje przy użyciu... No dobra, to jest wszystko jasne. Ale, kurczę, tu jest dwóch. Okej, okay. Czyli się opłaca oznaczać. I co znalazłeś? Tak jak mówiłem, ci włóczęcy, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zaszyli się tu niedaleko. Ta, co ty nie powiesz? Dobra miejscówka to jakaś wieża strażnicza, jest siatka i w ogóle. Możemy ją zająć. Kurde, zajebiście. Jak się zrobi ciemno, wejdziemy tam, zajebiemy skurwieli, a potem się... O, to ładnie. Okej. Okay. Ale wiesz, że mają gnaty. Jeden z nich jest chyba pokiereszowany. Damy sobie radę. Kurwa. No to jazda. No dawaj, dawaj, dawaj! On nie zginął? Cholera, mało nabojów. Dostał dupala. Dobra. Zrobiliśmy to trochę głośniej niż się spodziewałem. O, przejucha! O kurde. Jak dostał! Już mu sikiera zleciała. To się przyda. To mam... Okej. Czyli... O cholera jasna! Nie jest dobrze. Dobra. Zuspa. Trzeba postrzelać w takim razie chyba. Kurde. Ty, a może im tak... A gdyby im tak mołotowa tam rzucić? Co myślicie na ten temat? Łap! Uciekaj, uciekaj! Dobra.
jak snacks. Nie, dobra. To jest zadanie dla kurczy, wiecie? Ej, kurde, czy jak strzelam... Mam cię. Dostał. Ej, boję się tego zombiaka. Podoba mi się twój styl, masz co trzeba, żeby tu przetrwać. Może... Kurwa, koniec na wolę. Broń. Co? Zgadamy? Może uda nam się osiągnąć... Boże, jaki aim, potato aim. Cholera, przeładować już! Kurde, jak tu się ciężko celuje. Kurde, niedobrze jest. Ja pierdolę! Nie! Boże. Wyleczymy się trochę. Dobra. Ale potato aim był straszny. Okej. To już wszyscy. Musieli tu za nami przyjść. Sukinsyn. Dobra, mamy. Od góry O'Leary. Boozer? Znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę. A nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadzce na północ. No najpierw ładnie. Trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Idę do motoru. Bez odbioru. A, tutaj trochę rzeczy mieli. O, możemy sobie zrobić przy okazji Mołotowa, bo jednego zużyłem. I to będę mógł podnieść wtedy pewnie. A nie, to jest strzelek sterylizujący. Okej. Okay. Tam jest jakiś baseball? Chyba tak. Nie, dobra, możemy myśleć spokojnie dalej. Czy ja się zabiję, jak tu zaskoczę? Boję się, że tak. Chociaż też przydałoby się na pewnym etapie sprawdzić, jak to jest z Fall Damage'em, nie? Czyli ze skokami z wysokości. Jest jakaś roślinka, którą pewnie mogę zjeść. Znaczy nie zjeść, tylko zebrać. Na pewno to mogę zebrać. Dobra, ale słyszę zombiaki cały czas. Będzie trzeba na to uważać z pewnością. Dobra, i ruszamy dalej w podróż. W ogóle strasznie miło, słuchajcie, że piszecie, że... O! Co to? M7? Ale kozackie. Okej. Okay. Czemu ja mam pistolet taki bez tłumika? Nacisnąłem niechcący to, okej. Okay. Dobra, menu umiejętności, menu kwipunku, menu wypadków fabuły, okej. Okay. Wszystko spoko. Bo... Czy ja nie wyrzuciłem tam pistoletu? Przypadkiem. Takie mam wrażenie, że tak zrobiłem właśnie niechcący. I bym to sprawdził. Nie, to leży pistolet. Kurczę, bo przecież... Ja mam pistolet z tłumikiem. Nie podoba mi się to. Nie wiem, gdzie jest mój tłumik. Chyba, że tłumik się popsuł po prostu. Bo trochę z niego postrzelałem. Już teraz nie jestem pewny. Wam powiem. No dobra. Najwyżej będziemy robić ten głośno. I tak mamy nowy... Mamy nowy karabin. To M7, to też bym sprawdził. Ach, cholerne świrusy. Dobra, to co, robimy to na grubo chyba. No, nieźle. Oj, nie. O, Jezu, jaki on jest wytrzymały, wariat. Mam cię. Słyszę coś obok siebie jeszcze. Okej, chyba nic nie idzie. No, a zrobiliśmy sobie polowanie trochę na te świrusy, ale chciałem przetestować sobie nową broń. Ej, coś mi leci. Ty, patrzcie go. Kurde, coś jeszcze po lewej? Ej, ja się cykam. Cholera. Ruchy. Biegiem. Dobra, czy to był dobry pomysł, żeby tak się strzelać na głośno?
Chodź, ty wariacie! Co ty na to? No dobra. Jak to mówię o porobieni? Okej. Okay. Lecimy dalej. Nie wiem. Aha. Zakradnę się do niej? Wywiem szybnie czy nie? Na szczęście nie. Okej. Okay. Ciekawe, czy tutaj warto tak dawać w Explore. Chociaż ja wiecie, też chcę się posuwać z fabułą, więc nie chcę tak za bardzo chodzić eksplorować, bo chcę cały czas jednak iść do przodu. No, tak jakbym był na przykład w God of War'ze, czy w Horizon Zero Dawn, to jednak, no tam też trzeba było trochę poeksplorować, ale też się na to traciło czas, prawda? I nie posuwałem się z fabułą do przodu za bardzo. To też czasami wkurzało. Co mogę jeszcze chyba zrobić bełt? Będę mógł dzięki temu trochę złomu zabrać. Jeszcze kawałek. A tutaj coś jest. A, szmatka. A craftujemy sobie bandaże ostatnio. Właściwie nie bandaże, tylko te medykamenty. Co my tu mamy? Dobra, weźmiemy baseballa. Baseball. Stary dobry baseball, słuchajcie. To jest podstawa broni na zombiaki. Jak nie świrusy, to zaczyna kurwa padać. Czemu? No właśnie. Tu ciągle pada. No deszcz pada. Ja jestem? O kurde. Muszę być już blisko. O przejucha. Dobra, tu chyba warto zrobić to jakoś na cicho, co? Bo tutaj może być bardzo niebezpiecznie. Przechodzi przez tą ulicę. Wyobraźcie sobie, żeby gierka była taka, na przykład, że jest deszcz i patrzcie, to jest takie błotko, gdybym się pośliznął, spadł, narobił hałasu, zombiaki by mi dojechały, to dopiero byłby poziom dopracowania gierki, co? Kurde, jak to teraz zrobić? Wiem, jak to zrobić, te. Patrzcie na to. Patrzcie na to, jakie IQ200. Czemu ona wie w ogóle, skąd strzeliłem? O kurde. Jezus, nie jest dobrze, co? A jest bardzo chyba źle, co? To wygląda, jakby było bardzo źle. Już, idźcie z tym kamieniem. Jezus, ale jest przypał. Jeżo, jeszcze tam idą. Ej, dobra, coś robię w takiej sytuacji. Ja bym w takim momencie ściągnął Mighty, bym się zesrał. Wiecie? Dobra. Tamtych ubijemy chyba. Ej, kule, traf tylko, proszę. Nie, dobra, ten jest cały czas tutaj blisko. Rusza tą głową. Jezus Maria. Nie mogę, no nie mogę strzelić, bo nie dam rady, ty. Dobra, idziemy. Po prostu przejdziemy sobie bokiem. Tu jest jeszcze trawa. Patrzcie, ten gościu ginie na strzała. Ty, dobra, ale to był fatalny strzał. I ten ziomek tu idzie. Kurde, czemu się nie da strzelić głowy mu? Teraz to już se mogę, nie? Dobra. Potrzebne materiały, o cholera jasna. Muszę się dostać do motocykla. Coraz bliżej. Ty, ślizgi są jak w Apexie. Ale zajebiście. Dobra, czekajcie, zobaczymy sobie umiejętności. Czy się kupuje na przykład... Aha, tu się doświadczenie zdobywa w ogóle. Walka dystansowa. O kurde. Wow. A i tu się będzie działo, nie? A survival? Co to daje? Fajne. Czy to
Co tu widzę ciekawego? Chyba na razie nie, ale ja myślę, że sobie odpuścimy to. I polecimy po prostu. Grzybki. Grzybki też mogę sobie zbierać. Borowik szlachetny, o kurczę. No deszcz pada, grzyby wyrosły. No dziecinko, gdzie ty kurwa jesteś? Ale wulgarny jest ten Deacon, Boże. Nie możesz tak Deacon przeklinać, kurczę, ja mam family friendly content. Bo wszystko mam na maksa, to. Nie mam tylko bełtów na maksa. No w końcu, to tu go zostawiliśmy. No. Mam więcej karabinu. No właśnie, przecież mam karabin. Okej, okay. Ty, gdzie mój motor? Zabrali mi motor. Maszyna zniknęła. Cholera jasna. Kurwa! No widać, że jest w szoku. Niech się, Copeland! Ej! Ty jesteś z obozu Copelanda! Gdzie mój motor, kurwa! Ej, pa, chodź tu, to! Orzesz. Chodź to! Orzesz ty, dajesz! Słowo. Dlaczego nie uciekasz? Przestań uciekać! Jezu Chryste! A może by tak strzał... Ja nic nie wiem! Może by tak strzał skuszy w nogę? Ej, chcę tylko mój motocykl! Ty no, zmęczyłem się, poczekaj chwilę! Ochłonę chwilę, bo... Boże, nie dam rady! Co? Buzer, jesteś tam? O kurde! Tak, masz swój motocykl! Nie, ludzie Copelanda zdążyli go zgarnąć. Idę do jego obozu. Ty, ile ten zombiak żyje? Dobra. A ten ziomek ucieka, ty. On sobie przebiegł, był zombiaka, ten mu nic nie zrobił. Cholera jasna, jak ucieka wariat. Nie no, ja muszę w niego chyba strzelić, co? Nie no, zmęczyłem się i tu zombiaki są. Ale mam przypał teraz. Dobra, słuchajcie, robię to. Nie trafiłem. Zmęczę się zaraz. Gościu, w ogóle miej litość dla mnie, no. Przecież nie mogę tak się męczyć. Ja już stary. O kurde, patrzcie wariata. O cholera, jasne, dobra. I teraz to przypał jest. No i co teraz? Mam tu podejść? Dzień dobry, witam. Saint John, to ty? Jakiś skurwiel podjebał mi motor. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Musisz pogadać z Mani. Dobra, właśnie do niego szedłem. Ja myślałem, że będą mnie strzelać, nie? Myślałem, że mnie rozstrzelają zaraz, ale nie, to na chillku. Mogę się spokojnie, bo to jest taka osada, ty. Ej, to w ogóle jak wygląda jak w The Division. Trofea. Zobaczmy sobie, co to, co ten pan ma do zaoferowania. Kule, i ciekawe to jest. Wow, jedno ucho świrusa. No dobra. Tak, nieźle. Jedno ucho. Sprzedaj wszystko. Super. Tak, ty zabijasz, a ja cię podliczę. Mam nadzieję, że masz dla mnie trofea. Ty zrobiłem? Kuchnia, okay, zobaczmy sobie coś z kuchni. Aha, to też mogę jakieś... Dobra, ej, ta gierka jest rozwinięta. Ja powiem wam, że chyba będę musiał poza nagrywkami też coś grać, wiecie? Jakieś side questy, pewnie jakieś polowania, coś. Ale to jest też fajne. Ktoś cię zobaczy. I tu będę mógł później handlować na lepszy ten. A, to jest Money. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz michę. Ta, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Spróbuj pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Manny, szukam motocykla. Serio? O, tego nie chcesz. A czemu nie? Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zadzerać. Będę robił nowy motocykl. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. Tak mówisz? No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. Znaczy, rozłożyliśmy go.
Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. O, stary, pompy paliwowej. Takie jak ta? No tak. Właśnie takiej, Manny. O, okej, okej. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, przez co cały czas obijała się na pasę i... Dick, pogadajmy. No i przypał. Niezła rozpierducha tutaj była. Wczoraj oberwaliśmy. Znowu wieczyści. Już dwa razy to było. Niektórzy mówią, że szukają siebie i buzera. Wiesz jak jest. Ludzie w syfie mówią różne rzeczy. Ludzie tutaj dbają o swoich. Ale po kilku dniach bez jedzenia... Sam wiesz jak jest. W jeziorze nic nie ma? Łapiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z roztopu. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie czego łowić. Chyba wszędzie tak się dzieje. O, jaką masz ramę na głowie, ty. Widzicie to? Jaka skaryfikacja poszła tam u niego? Za dzieciaka przyjeżdżałem tu polować ze staruszkiem. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, ty że spał? Nie mogliśmy tego przejeść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz, ojciec uznawał jedno prawo. Prawo dżungli. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Aha. Szkoda, że nas teraz nie widzi. Ameryka, kraina wolności. Bez dwóch zdań. W ogóle widzisz, jaki miałem zakrwawiony ten kij baseballowy? Widać, że już trochę zasłużone. Widziałem ostatnio Leona. Tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon. Pff. Tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. No. Nie widziałem go od kilku godzin faktycznie. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz... Zobaczymy, co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozebrali na części. To zło, Dick. Zło. Aha. Hmm? Będę to miał na uwadze. Fajna tak czapka. Złapał. Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy sobie. Wyluzuj. Leon nosił taką czapkę, nie? Kołop, przysięgam ci, że... Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kołp! Kurwa. Okej. Okay. I tak tu jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry Olirii. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. No tak. Trzeba zdobyć motocykl, nie? A tutaj coś jest. No, ach, Coop, teraz nikt nam już nie zabierze naszych broni, prawda? Takie ciekawości. Czego, Coop? Zabierz mnie ta. Chyba miał dzieciaka. No, tutaj parę ciekawości o Coopie. No dobra, wracamy na dół. Chyba niczego ciekawego już nie ma. Ciekawe, czy mogę z nimi rozmawiać, ale chyba nie mogę. Dobra, ewidentnie trzeba pójść tamtędy. Ale tak, zestaw już swój mam kuszę. Do zabijania cicho. Pistolet z tłumikiem, no niestety już go nie mam. Ale nie wiem, czy ten tłumik się po prostu nie rozwalił. Takie mam wrażenie trochę, że on się rozwalał. Ale nie jestem pewny. To są słodkie, okej. Okay. No, kondycja mi się... Nie, to kondycja u mnie to jest masakra, słuchajcie. Przydałoby się więcej. I to ewidentnie. Czy tu coś widziałem? Chyba jednak nie. Strasznie długo ciemno jest. Tam jest jakiś... A, tam jest mechanik. Dick. Czekaj. Chciałem cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem. Słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci to. Przysięgam. Zrobiłem coś nowego. To gówno nazywasz motocyklem? Wiem. To nie jest...
Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, z drogi. Jeju, w ogóle jakie rzeczy. Włóczędzy na górze, dostałem level. Zaufanie, plus 1000. Okej. Okay. Są wątki fabuły, w ogóle jest kilka różnych wątków, widzicie? No to mapka jest, okej. Okay. Dobra, mniejsza z tym, Manny. Zaczekaj. Okej, okay, to będę mógł sobie jeździć. A, dobra. Mam nową umiejętność. I teraz pytanie, co tu zrobić? Walka w zwarciu. Nie, no ja to będę raczej strzelał, prawda? Ja to raczej będę strzelał. Skupienie mi się podoba. To też by się przydało. Nie powstrzymuj mnie. Dobra, to mi się przyda. Okej. Okay. Czas wolny, krótką chwilę. O, to jest super. Dobra, to mi się podoba. Manny, no, daj mi rzucić okiem. Muszę ulepszyć moc. Nie, to tak trochę jak Mad Max, nie? Pełny bak. Znaczy, tutaj jest ten, paliwo w ogóle. Silnik. A, na razie nie mam poziomu zaufania, czyli będzie sobie tak można... Ej, fajne to w sumie. Sakwy. Pewność magazynka, wytrzymałość, okej. Okay. A, to jest nitro. Wygląd. Reflektor. No, niedługo dobra. Będę coś miał. Gdzie ten motocyk? Gdzie on się zniknął? A, tu jest, dobra. Mówiłem ci, ja nic nie zrobiłem. Słuchaj, Manny, stało się. Dobra, na razie. Buzer, jesteś tam? Jest. Jak się trzymasz? Dobra. Jak ręka? Tym się schodzi. Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego. Ale fajne. Poszukam tych... sterylnych bandaży pewnie, i... Pewnie cię tak zabiję, maści, nie? Maści czy czegoś. Jasne, dobra, jak chcesz. O, tu będzie drift, przejdź, patrzcie na to. Sprawdzę, czy wszystko gra. Buzer, nie, masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywaj, jasne? Będę najszybciej, jak się da. Może... Najszybciej, jak się da. A, ale zrobiłem też sprawdzę bagażnik. Nie wiem, może... Może przydałoby się coś na ten ból. Dobra, jasne. Próbuję coś znaleźć, w sumie. Przytrzymaj. Próbuję zapisać Greta. St. John, Cole. Kiedy już dotrzesz do wieży, moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę ci za przywrócenie. Znasz tych ludzi? Bo załatwienie Radia Wolny Oregon wygląda na osobiste porachunki. A żebyś wiedział, że osobiste. Należeli do mojego obozu, ale chyba nie spodobały im się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zabójstw. A może są jak ja? Ty, no nie jest dobrze. Bzdurnych teorii spiskowych. St. John, bez odbioru. Dobra, jest. Punkt kontrolny Niro. Teraz muszę znaleźć coś na tej jego rękę. Kurde. Ała! Ty, no i po co by to było, ty? L3, no tak, no. Dobra, chyba to jest ten moment ucieczki, wiecie? To jest ten moment ucieczki. Kurde, nie. Nie jest dobrze, nie? Ale miss. Hmm.
No nie jest dobrze, nie? No kurde, blade! Ja pierniczę. Nie jest dobrze, nie? Dobra, pistolecik. O kurde, dobra, to było stresujące. To było stresujące troszeczkę, ale widzisz, jeszcze jestem warzywniakiem trochę. Dobra. Opanowałem sytuację, tak? Wszystko jest pod kontrolą. Właściwie nie wiem, czemu miałem tu przyjść. Mi pójść do tunelu? To jest jakiś hangar w ogóle. Może coś tu będzie. Dobra. Paliwka już nie potrzebuję właściwie. Nie, nic tu ciekawego nie ma. Dobra, chyba lecimy dalej. W takim razie. Czy to tu się nic ciekawego nie wydarzyło? Kurwa! O Boże Święty! Zamknięte. Generator. Musi tu gdzieś być jakiś generator. Aha. Trzeba znaleźć generator, tak? Czy to nie jest coś? Nie, to nie jest chyba żaden generator. Ale trzeba to znaleźć w takim razie. Dobra, tu są kable. Okej, okay, tam jest... To jest do lampy tylko. To jest do tego, do szlabanu. Tu jest też do lampy. Gdzie jest ten generator, cholera jasna? Czy to nie jest generator? No. Mam cię. No dawaj, sukinsynu. Działaj, działaj! Czyli muszę pójść do motocykla. No tu ktoś w ogóle leży. Złom. No myślałem, że przeszukam ten śmietnik, ale ja po prostu tam skoczyłem, no spoko, nie? Fajowo. Jezu, to nawet obok motoru nie stało. No i co? Popatrzmy. Dobra. A to się naprawia po prostu. O kurde. Gdzieś jest bug? Jak to zrobić? Psiajucha. Ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Czy ja mam jakiś... Może stąd wezmę sobie jakiś bug. Nie no... Co pułapki? Jezus, co się stało? Ktoś mi przeskoczyło dziwnie. Kurde, no co jest z tym? Jak ja mam to zrobić? Szybki zapis. Nie mam żadnego kanistra? Krzypunek. Materiały. Nie mam kanistra to jakiegoś? Budzik? Muszę skołować benzynę. Przeskołać tą benzynę najpierw, okej. Okay. Czyli po prostu sobie przeszukamy tą miejscówkę. Hmm.
No dobra, myślałem, że kurczę, będę mógł już jakoś wziąć, chociaż to miałem tyle tych kanistrów przecież, że ja nie wiem. O, no dobra. Benzyna. No to jazda. Jednak prostsze niż myślałem. Cholera, o nie. Wszystkich ściągnie na głowę. Głośniki! Gdzie te cholerne głośniki? Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? Nie, no fajnie mi się to włączyło. Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko podrzucić to Boozerowi. O, witam. Aha. Co to takiego? Sprzęt Niro? A, nie jestem pewien. Dobra, kondycję sobie zwiększę na razie. A, w sumie czemu nie? Nie no, jasne, też sobie tak wstrzykuję, jak zajdziesz na ulicy. Dobra. Zajebiście, nie? Boże, jak ta gra uczy, słuchajcie, złych rzeczy. Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe... Padł mi gra. No padł mi gadu, ty. Co się dzieje? Słyszycie, to spada? Trzeba było się zmyć z kumplami. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. No dobra. Boję się, że jak otworzę te drzwi, to nie będzie fajnie, nie? Technologia IPCA. Może po prostu spierdzielać może stąd po prostu. Co tam jest jakieś Tam mogę się po prostu przespać? Może sobie prześpię się i sobie pójdą tam ci goście. Wszyscy. A, jest łóżko, no. Jedno, drugie. Nie możesz spać, kiedy podniesiono alarm. No to jakby dość logiczne w sumie. Mimo wszystko. Dobra, może tymi drzwiami. Głośniki! Gdzie te cholerne głośniki? Zamknij się już! Dobra. Kurde. Kurde, bigo ty, wariacie. Ten baseball jest fatalny. No a gdzie drugi? Stój w kolejce, słuchaj poleceń, nie zatrzymuj się. Każdy, kto spróbuje ominąć barykady, zostanie zastrzelony. Odpadł, dobra. Jest git. Wydaje mi się, że jest spoko całkiem. Dobra, podleczyłem się, jest nieźle, nie ma co narzekać, słuchajcie. Okej. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to są bagażniki, których nie zutowałem wcześniej. Boże, co tu się dzieje, nie? Może się bardzo nie posunęliśmy dzisiaj z fabułą, ale tam? będzie lepiej. Boozer, nie chcesz szlak, odpowiedz. O cholera. Dobra, idziemy zobaczyć, co się stało z Boozerem. A mu się zawsze przyda, nie? Ty, nogę od stołu. To ma takie samo obrażenie po prostu? Bierzemy nogę od stołu w takim razie. Ej, a co wy na to, żeby jeszcze sobie skoczyć tam do tunelu?
Tam może być coś ciekawego. To coś tu jest w ogóle. Czekajcie, co to jest? Nie zauważyłem tego wcześniej. A to jest apteczka chyba. To się przyda. No właśnie. Tak sobie oparli o ten. Jedziemy do tunelu. Podoba wam się? Dobra. Ja wiem, że słuchajcie, są pewnie w tym momencie widzowie, którzy będą mówić: Izak, nie wchodź tu. Izak, wracaj, idź do Bazera. Do Bazera idź. Czy to nie jest ten sam tunel, co wcześniej przypadkiem? Czy to nie jest ten tunel, w którym byłem wcześniej? Mam wrażenie, że jest. Środek sterylizujący. No i serio, mam wrażenie, że to jest ten sam tunel, co wcześniej. Czy to był ten sam tunel, co wcześniej? W pierwszym odcinku. Bardzo możliwe, że tak. Zatem, może nie będziemy sobie tutaj już za długo siedzieć, tylko po prostu pojedziemy do naszego kumpla, który w sumie potrzebuje pomocy, bo mu zjarali rękę. Mam nadzieję, że wystarczy paliwa. Kurde, driftem tyłem poszedłem teraz. Jazda. O kurde, już wróciły tutaj te. Ty, tym jest paliwko. O kurde. Nie, jaki mis! No kurde, jak one mnie tuką, te zombiaki. Ała! Dobra. Czasami się trzeba turlać jednak. Podleczymy się trochę. Okej. Okay. Bo ja tu widziałem, wiecie co widziałem? Widziałem baniak, znaczy ten, zbiornik paliwa. O. I to chciałem wziąć. Ale w sumie, otworzymy jeszcze bagażnik. No, żeby poczekać, spokojnie, on jest twardy. Nie, jedno razem przeżyliśmy, słuchajcie, to wiem co mówię. Zatomkujemy sobie nasze autko, znaczy nasz motocykl. Gdzie to się robi? Aha, tutaj, dobra. Właśnie tak. Zrobione. Okej. Okay. Jazda. To się leżało, ale już trudno. Chyba i tak miałem maksa tego, co tam leżało. Kurde, teraz trafić ten mostek. Jezu, ale spadki, teraz klatek. Mogę przejechać takiego zombiaka, czy nie? No i jak, co? No, dostał dupala. A, jeszcze jedno. Wygląda na to, że kiedy dali nogę, ukradli kilka karabinów i strzel. Więc uważaj na siebie. Jezu, kurde, ale super. Dzięki za ostrzeżenie. Robię co mogę. Bez odbioru. Robisz co możesz, sukinsyn. Zobacz mi. Jak dostał. Dobra, lecimy sprawdzić co z kołpem. Ale moi drodzy, z kołpem, kurde, nie z kołpem, tylko z bazerem, ale to już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to będzie wszystko, ale ten, cliffhanger, jak to się mówi. No ale nie, no musi się żyć, no bez przesady. Musi żyć bez przesady. To jest płot, prawda? Jak mam płot, to mi nic nie zrobi. Prawda? Chyba tak.
Dobra, dzięki serdeczne, widzimy się jutro w kolejnym odcinku o godzinie 16. Ja tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć, 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 pa, pa. Strzała.